Pozdrawiamy. Tam na dioda widzę. What is this here? No, I'm sick. I pain here, so I can judge. Dobra. Dwie duże. Jak na razie. No, weekendy zawsze są tu. Pisa. Hey, show my me, because I'm working, not you. Dziewczona. No poczekajcie, poczekajcie. Pamiętajcie, że ja zawsze czym brudniejsze, to z prawej. You remember? I teach you, okay? So this is the first to use. If it's not, okay. The next one, the next one, the next one. Okay. And new on the left. Od lewej do prawej. Bye. Bye. Dzień dobry, dzień dobry. Ja stajniaka. Stajniaka jest najlepiej. No i co? Widać po oczach, że przeskrobały coś. O, jeszcze na wieży jest. Widać po oczach. Dobra. Tutaj trochę nam zostało, już późno było to już. Takie trochę wakacje. A dziecina. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie zepsuj tylko. Trawę cytrynową nasadziła, ale gdzie te ulewy, to nic nie przeżyje. I think we should put this little bit inside. Because the rain... No, maybe we put there, look. Cine. Ja myślę, żeby to tam postawić. Zawsze pod daszkiem. Because the rain finished this. You remember on the farm? O. Oh. Pod daszkiem. Ale ładnie, w sumie ładnie wygląda. Przyjęło się. Nie oklapła, że tak powiem. Tam. There is the... No wiecie, nie pada tak mocno, nie? Okej. Okay. Dobry. Co mnie to zresztą obchodzi? Jak chcę sobie rolnikiem być, to niech... Kruszu nie... Ten, znaczy, krusz będzie płacić. ZUS, czy jak? To już nie pamiętam. Dobra. My się łudzimy dzisiaj. Zaplanowana była, ale to zobaczymy, bo to wszystko ta pogoda. Też sobie zamiast wyjść bramą, tam przeszedłem w koło. Ale to... No nie wiem, no tak czasami jest. Kuźwa, to dałem teraz popis. Faworek tam rządzi, słoneczko na razie jest. No i tyle. A, jak słyszycie, oczywiście wczoraj mnie przewiało na tym motorku, po jak ten deszcz padał. Boli mnie cała klata, plecy z tyłu, wszystko, kurczę. Tam ten głos to rozgadam, tak już mi jakiś tam pierdzi wiatarką w niedzielę. Głos to rozgadam, ale mam taki... No przewiany jestem, no co zrobić. Nie jestem, damy radę. Dobra, bo wierci mi, to muszę kończyć. Pozdrawiam. A, no i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek dnia dzisiejszego, niedziela. I o, jest konkurencja, przyjechała. Ale kolor gorszy. Dobrze, do potem, zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze mówię, to zaraz. Mówię, Sina, daj kurczaka dzisiaj. Koto. Nie, słuchaj, ja mówię, już dwa dni nie są zły. No tak, ale wcześniej ja już... Daj mnie, chcę, to pogryzą coś normalnego, a nie tylko te suche to jakieś. Idzie. A jej się nie chciało dać, bo na górze kurczak. Dzień dobry. Dzień dobry. You take chicken? Nie. Why you don't want to keep chicken? Ja, nie, bo jest na pierwszym piętrze. Thank you. You're welcome. No to koty you powinny... Sick? Yeah. Good or not? Good. Lubię być chory. No. To kotom załatwiłem, bo tak to by na trocinach całe życie, bo by się nie chciało na pierwsze piętro wejść, no. No już. To takie lekkie przedłużenie było. Zaczynamy dzień. Sina coś tam tucze. Co tuczesz? Jezu. Bub. Sina, can you show people what you do? Bo on patrzy sam. No właśnie to. Także to i jeszcze ryż oczywiście i tu ma, kupiła
rybki. Gubiki. Tylko ususzone. To pewnie też wytłuczę tam. Zmieli. Robi papkę. No już idzie kurczak. Rozmrażam, bo przecież... Tak to i tak byś się trociny jadła. Dzięki, nie macie kurczaka. Pozdrawiam. Can you give me one spoon? Oczywiście. Jadł najlepiej. O, a ja z jajeczka. Zobaczymy, jak wyjdzie. To syna chce jednego ćpuna. One spoon? Ok? Dobra, idę, bo zaraz. Zaraz mnie okrzykniecie, że się tylko śmieliśmy. No już, już, już. Prawdziwy prochop. No. Trace a ampal, ampal. Kur, znowu jakiś ampal. Ampal to było to zielone takie kiedyś coś. Jezu, to może jakiś inny ampal, no. A stuka już tutaj z pół godziny. How long you gonna make the breakfast? Może to na kolację będzie. Takie, nie? Jak to jest teraz na świecie, że all day English breakfast. No, no, no dobra, niech tam stuka. No, dobrze, że robi. You buy quickly, but you make very good. But I know. It's good, good. Nie, ja z tego się akurat cieszę, bo mówię, w wczorajszych przejściach. No, sucha, no pewnie sucha na dzień albo dwa. Okej, okay. No prohop, tylko ampal? Trenie. Trace a ampal. Ampal. Trace tu ampal. No dobra. I pogiętych parasoli. No. Try? No Jezu. No dobra, no. Pyszne. Cień? Pyszne. Nie, nie jest takie złe. No, no really, really. It's okay. Cień? Is the fish? Is the chili? It's okay. To jest dobre, naprawdę. Tylko nie jako posiłek, tylko do czegoś. No, o, ryż gotowy. Tak, nauczyłem, żeby wyjmować wtyczkę. Dobra. But there's only this and rice? Yeah. Yeah. I think it's only like for something. No. You don't wanna eat the egg or something? No. Dobra, nie wtrącam się, nie przeszkadzam. Dzień dobry. Dzień dobry. Open the light maybe, yeah? No, the light okay. Yeah? Ja kamera okay. No teraz ja sobie robię śniadanie. Syna zjadła te prochopy czy tam... What was the name? Trace a bok ampal. No właśnie, to. Śmianie. Okej. Okay. Trzeba przyznać, że okej. Okay. No i wszystkie tam są te rzeczy, które są potrzebne tak naprawdę. Naszym jelitą. A ja sobie robiłam. Tina, can you show me? I'll show. A, you show? Także tym naszym jelitą, które są potrzebne. Oh. Odrobinkę. $5. Ej. Ej, my. You people too. No ja mam te jajce. Tu jest sobie jajeczko. O. No zdarza się. Na roboczo dzisiaj. Czekamy na odpowiedź. Od znajomych, jak coś to jedziemy, a jak nie, no to tutaj trzeba porobić trochę rzeczy. See, I just say, if the answer we go, if not, then we have to do something, yeah. You know, here, because... No, wiecie, jak się parę dni gdzieś jeździ, no to trzeba nadrobić, tak? Dobra, ja mam jeszcze jajeczka, sałatka. I see you put egg too much. Ej, yesterday, wczoraj przyjechali do nas... Znaleźli, gdzieś nas wypatrzyli. You remember the guys yesterday? Yeah. They said they see us on the street. Yeah. I oni nas szukali tutaj.
No bo trochę jest tak, że faktycznie, że jest i Pola Pizza, ale jest też Krzychubistro i Krzychubistro się pokazuje pierwsze. Dobrze, ja to... My znaleźli. Widocznie chcieli znaleźć. Nice people, eh? Yeah. They find you. They say next time they bring friend yeah. come more. Tak, właśnie to jest taki gościu, który... No dobra, na to mnie ważne jest też. Dzień dobry. Dzień dobry. Już? Raz, dwa, trzy? Sino zawsze mówi raz, dwa, trzy. No co, no plany wyszły takie, że jedziemy na wioskę. Ja to przygotowuję, no karkówkę, tą już znacie. Już pokazywałem. Także to będzie to. A ty z tego zrobię szaszłyki. I make szaszliks, you know? With the peppers, onion. Yeah. No, jedziemy tam. Mama pracuje, co prawda? Ale chciałem też się spotkać z tym. I wanna see you brother from the water thing. Okay. You know? That's right. Chciałem się spotkać z tym takim. No tym szefem od tej wody, jakieś tam kuzynostwo. No. Pogadać, oczywiście pogadać na migi, nie? Także zrobię kilka szaszłyków. Weźmiemy kiełbę od steka. Show the Polish sausage too. Take it too. Two packages. Ok, bye bye, see you. Dobra, zmiana planów. Burdello zostaje, no już wrócimy, bo no co, no bo dlatego, że znowu deszcz będzie padał. Więc mieliśmy się spotkać z kimś, ale no niestety tam wyszło tak, że w pilnie jedna, no Nina została wezwana do, ona tam pracuje dla jakichś Chińczyków, coś. Do roboty, więc musiała jechać, także przełożone jest to na dzień wolny nasz, czyli wtorek te spotkanie. No i dobra, dieta sina, bo przecież oszaleję, ja dopiero co i wszystko na szybko, bo tak sobie mówię, a to luzik, nie ma luzik, nie ma luzik. Sina, you coming or not? Coming. Yeah. Całe życie spóźniona. Ale to tak jak ja. Dobra, jedziemy, kurczę. Okej, okay, no dlatego mówię, że jedziemy do tam, no, na wioskę, do Siny. Ja chcę pogadać z tym kuzynem. Ja już nie wiem, czy to brat, czy kuzyn, czy jak oni tam jakoś, nie wiem. Ale z nim chciałem pogadać, bo wody nam się kończy. No, nawet pokażę od razu. Mówię, wody nam się kończy, woda nam się kończy. I trzeba zamówić i dogadać się z tą, jak to się mówi, z odwlekaną płatnością. Jak, how you say ink my we pay later? Aloj titiet. Titiet, no, że titiet i strzałka, nie? No to tak to właśnie ma wyglądać. Cześć Marek. No dobra, lecimy. Ej, bro, what's up? Mówisz, że nie widzę bez okularów. Znaczy bez tych takich tych, bo... Dobra, idziemy. So we go to your mama, right? Mm. You take my glass? No, this is my glass. You was taking... Ona mi zabierała zawsze, a to są moje okulary. Bo tamte mi na Malediwach zginęły. Dobra, lecimy. Dobra. No. Mamy jeszcze przystanek, trzeba dopompować. Tak mi się wydaje, że trzeba dopompować balonowy. Ale ja lubię te balonowy. Jak na piasku czy coś, to lepiej się jeździ. A właśnie jedziemy na piasku. Zresztą, czy ktoś z łasku kojarzy piaski? Co? No właśnie. Jak to był? Talar, piaski. Ach, stare czasy. Dobra. Miszczu do psika coś i to będzie ok. A tam nie wiem co. Podlewają. Nie wiem o co chodzi. Czyścią coś się. W każdym razie mają bardzo nowatorskie czasami pomyślunki. No właśnie jak to pomyślunki, to nowatorskie zawsze. O, money. No tak, bo ja chciałem jeszcze udać, że nie rozumiem, ale
Cina przetłumaczyła. Okej, jedziemy, jedziemy. Starą koszulę mam, bo... Znaczy starą, no wczorajszą. Ale w niej nie tylko byłem, bo była mokra, to i tak ją od razu zmieniłem po przyjeździe, więc... No bo teraz zaraz też będziemy zmoczeni. Dobra, jadę, lecę. No dobra, jeszcze przystanek w moim ulubionym sklepie, gdzie muzyka nie gra i można sobie ile się chce filmować. Bo do Unity, bo ja to idę od razu na tyły, tam gdzie jest mój ulubiony dział, no. O, bida dzisiaj. Bida. I wszystko. Bandyty powykupiali. Poczekajcie, coś dostrzegłem? Nie, nie, nie. To chciałem takie do tych, wiecie, serwetek na stoły, ale... No, sister have time. Cheaper than this, nie? Czyli ta sąsiadka nasza była. A, co do płynów jeszcze, te po 2,50 są gorsze od tych. Więc te trzeba kupować, tam $1.5. Ale kropelkę się da i można zmywać ile się chce. I pomyśleć o przyszłości. Co? What do you want to buy? A, potrzebujemy do szaszłyków te patyczki takie. No dobra, gdzieś kupimy po drodze. Dobrze, dojechałem. Liśmy. Ostatnia chyba. Ostatni czas, żeby to przejechać, bo zapełnia się ten kanał. Ale widać potrzeba matką wynalazców. Ciężko się wchodzi pod górkę. Jak tam cukiniec, tam co? E? A jest, faktycznie, kabaczek. Co? Tak, ja tu muszę wszystko. Where is it? O, Jakubas. No, to już wysior taki. Już wychodzi, tak. No, chodź. Aha, ej. O, jest drugi. Kurczę, zapomniałem. Jest i Belly. Zapomniałem. A tak mi wstyd z tego powodu. Nie Bauhaus, jakoś tak, no. No zapomniałem, coś przekręcam, a jest Belly. Kita w pionie, czyli dobrze, to jak ktoś mi powiedział, jak kita w pionie, to za dobrze. Dobra, już wychodzą, czyli już... Bo wcześniej pozamykane jakoś, gdzieś za drzwiami. Gdzie? Xiaomi. Czyli mama zjadła już. They sell. What do you mean they sell? They sell or they eat? They sell. People buy. This is not my dish? Right here. O, oh, no zobaczcie. No to, for me. Yeah. Yeah. No to takie. A this is not mine? Yeah. Ty. Coś mi tak się rzuciło w oczy, że wygląda jakby moje. Dobra, już tam. Dobra, idę. So, where is mama? Where is everybody? I don't know, I need the phone call. No dobra, to muszę oddać telefon. Nie wiem, tak jeszcze się przyglądam. Ja tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć łodyg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dokładnie. I zobaczcie, jak to się rozrosło na cały ten. Na całą tą konstrukcję. Trzyma się tam. Nie, tam film. Trzyma się dobrze. Ale z pięciu takich gdzieś tam ziarenek czy czegoś, mama pewnie jak jedną cukinię sobie, czy tam, jak to się nazywa, taka cukinia. Tylko inna. O. Jakieś kolce mam nadzieję, że te kolce to nic nie robią złego. No i tu sobie sprzeda tam pewnie za, nie wiem, za złotówkę albo coś. I tak ludzie żyją. No pokazuję wam, jak
No mógłbym też pokazywać pewnie jakieś, nie wiem, Hayaty, Marioty i tak dalej. Ale od tego są inni, też to robią. Więc ja pokazuję. O, dach jest założony. Zobaczcie, ile byłem? 5 dni temu tutaj? Już dach jest ten. I to już jest pochylnią, czyli woda będzie spływać. Nie, no to wszystko na swoim miejscu. No, czyli co, czekamy? No, bo nie ma na co czekać. Sina! Bo Sina oczywiście... Poczekaj. Sina, kamak. O Jezus. Nie, we need to make it, because 3 o'clock we have to open, right? Yeah, but I want the phone, I call. Yeah, but I give you phone, you don't call. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, jak tam wygląda, bo wiatry włosy rozwijały. No co, robimy takie małe szaszłyczki. Barbecue, eh? Barbecue, yeah. Barbecue, yeah. Short barbecue. Będzie bardzo, bardzo proste, ale chodzi o smaki, chodzi o atmosferę. Chodzi o smaki, chodzi o atmosferę, a to jest najważniejsze. Mamy szaszłyczki. Zobaczcie ile. Jeszcze gularze przywiozłem. I kiełbę od steka. This is from steku. Yeah. Sausage. Sausage, yes. Kiełbę od steka, także zaraz będzie przerwa też w pracy. Your mama had break, yeah? In the world. Yeah, yeah. For to eat. No dobra. Także działamy. Bye. Bye, bye. No dobra, machnąłem szaszłyczki. Takie mini. To jest jeszcze taką mini reklamkę zrobię. Serdelki od steka. No i gulasz ode mnie. Sina przyjechała. Także zaraz burzymy gryla. Ale nie, siata jest. No, proszę zobaczyć, jest siata, wisi. Nie, to taka bida. Zresztą no... Powrót do natury. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie wytrzymam. Bo tutaj... No jak to znacie mnie, że muszę się wtrącić. Hello, today. Mama Siny i mi przekręca co 30... Chciałem powiedzieć 30 sekund, ale to bym skłamał, więc co 15 sekund. No ale dobrze. Nie przeszkadza. No dobrze, mama piecze. Się tam pilnuje. Ale ładnie, wszyscy zadowoleni. My też zostaliśmy poczęstowani. Czyli stół. Kurze nóżki. Jakiś tam coś, co nie wiem co. No ale fajnie. Ej, Daft Punk. Dobra. Znaczy uciekamy, bo leci. Znaczy jeszcze nie leci, ale będzie leciało na głowę. Jeśli chodzi o przyjęcie rodzinne, party ok, yeah? I feel very, 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 very good. Tam się jakoś naschodziło ze 20 osób albo lepiej. Nie wiem, skąd wiedzieli, jakieś namierzanie czy jak. Tak czy inaczej jedziemy, bo jak widzicie jest ciemno, lecimy. Znaczy nie ciemno, że wieczór, tylko ciemno, że zacznie padać. No dobrze, dojechaliśmy przed deszczem. Dziadzia sobie siedzi. Dziadzia! Hello. Dziadzia sobie siedzi. My przyjechaliśmy przed deszczem. No co, no, otwieramy ten. Bardzo miło było. Bardzo miło, ale tak naprawdę wierzcie mi, jak ktoś by chciał zacząć jakąś tam jakby to powiedzieć, no szuruburu. Jedz? Fish? O, dziadzia znowu mi coś przedać. Anton. Anton? Id? Nie wiem, czy to jest ryba, no? czy szur. Id. Mój. Pina. Focina tu? Okay. Okuciłem. Okuciłem. No dobra, mam dwa szczury. Czy tam ryby. Ale co chciałem powiedzieć. My tam siedzimy, te grille. No to już zobaczyliście pewnie na filmie. Widzowie. My tam siedzimy, a to tutaj jedna, druga, ba.
w sumie z 6 osób się zrobiło ze 30 osób. No dobrze, ale to nie było też tak, że przyszli... Nie no, każdy wchodził z kimś, znaczy, przepraszam, z czymś do jedzenia. Sina, I just wanna say that everybody who come to your family, they come with something to eat too, right? Yeah. They bring the food too, right? It's not only like me. Yeah. And? No dobrze, Sina. O. Dokładnie trzecia. No wróciliśmy na czas, że tak powiem, bo właśnie jak słyszeliście. Tak, but you heard the woman now, just yeah. Open. No właśnie wróciliśmy na trzecią. Jest, znaczy nie kół, tylko jak to się mówi? Kabaczek. Yeah. Say bye. We finished the movie today. Bye bye. Was nice, eh? Jutro. Sina asked me to not go today work, but was very nice. Big family. Nie, naprawdę było świetnie. No wiele osób się... Ja oczywiście po mojemu chciałem powiedzieć przyplątało, ale to nie przyplątało się, tylko mówię, każdy z czymś tam wchodził. No mówię, tego co wjechaliśmy, dziadzie od razu dał jakieś ryby, nie? Suszone. Bo nawet jak nie ma słońca, to wierzcie mi, że te ryby się ususzą. To jest coś, czego niektórzy nie rozumieją, bo jadą sobie, na, nie wiem, do Egiptu czy coś, czy tam do Hiszpanii, na plaży, tam się prażą. Też to pamiętam. Miałem z tym styczność, no wiele lat temu, kiedy w ogóle jeszcze mnie nie było, ale... No dobra, nie ten. Także Sina zamiata. Sina, but maybe you take the motorbikes out, eh? No bo co będzie wymiatać soteczką do ząbów między nimi? Dobra, tak czy inaczej, kończymy odcinek. Kurczę, jeszcze mi się przypomniało. Dobra, idę do warzywniaka. Dobra. Dobra, jednak trzeba iść. Trzeba iść, poszuram sobie. Trzeba iść po warzywa. Tylko oni jakoś to, ja nie wiem jak to mają, że oni zawsze jak czegoś nie ma, to oni mówią, że czekajcie, bo ruszam kamerą nie za bardzo, więc idę spowolnionym. Że oni o 16, no jest 15, więc no miejmy nadzieję, że ludzi nie ma, wszyscy gdzieś na wakacjach. Dobra. Codzienny zakup. Ciekawe, czy to Sina zjada, czy to bistro zjada. Konie stoją. No to. Ale zamiatanie, niby miotła, niby ten, ale suknia. W sumie nie zaczynamy, tylko kończymy. Sina, I need to make the video. So just say bye-bye, hello. Bye-bye, Dobrisanya. If you want to say, you don't have to. Bye-bye, Dobrisanya. Dobra, ja też was wszystkich żegnam dzisiaj oczywiście. Jutro nowy odcinek, jutro nowe rzeczy. No, nie chciałbym nazwać to przygodami, ale... Przygód było dzisiaj sporo, ale nie odważyłem się nawet zapytać, żeby to nagrywać. No to może kiedyś się odważę, może oni, czyli rodzina i kuzynostwo i tak dalej, się też jakoś sami zapytają o to. Zobaczymy, no tak czy inaczej było super. Przez te parę godzin było super. Widziałem, że Sina się... No, nie chciałbym powiedzieć bawiła, ale dobrze się czuła. Ja też się czułem dobrze. Każdy coś co chwilę podchodził do mnie, mówi bierz to, bierz tamto, bierz jedz. Ja już tym psom dawałem to wszystko. Znaczy psom, no nie tym psom, tylko psy były pod stołami. Więc ja już mówię, Jezu, a tak trochę mi było głupio, żeby nie jeść. Ogólnie wszystko dobre. Nie natrafiłem na żadną potrawę, która byłaby niedobra.
No i tyle. Czyli pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, zdrowia. Pa, do jutra. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w twoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.